Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w naszej serii z The Guild 3. Zaczynamy z tym pięknym widokiem krocza Tadeusza Bulwiastego, który sobie jedzie. Jak wiecie, nasz syn Kogut, a Luterek znowu nie sprawdził, bo może szybko Luterek sobie przygotuje chociaż film. Nasz Kogut tutaj idzie robić dziecko, bo nasz syn, czyli zaraz będzie Tadeusz dziadkiem. Okazuje się. Dobra. Przyspieszmy to, ja sobie na szybko wczytam film, póki jeszcze nie ma tutaj tragedii, bo się kurczę później okaże, że będziemy 100 lat się zastanawiać, kto ma zostać tam synem, córką, czy kimkolwiek. Dobra, mam już gotowy film, więc też będę mniej szukał, ale no wiadomo, no to jeszcze się musi urodzić, ale akurat podejrzewam, że dzisiaj w dzisiejszym odcinku coś się urodzi. Dobra, już, sorry byczki, już jestem z wami. To nas nie interesuje. Teraz tak, zajmijmy się nowym biznesem. Czy wy mówicie, no ja wiem, że tu się sprawdza przedsięwzięcia, co nam się opłaca. No tutaj już ta ryba śmierdzi, na razie jest na minusie, ona jeszcze nic nie zarobiła. Oczywiście chata sodownika, no to już troszkę zarobiła, prawda? Z zagrodami jest tak, że świnko bydło na razie jest na minusie. Tutaj jest spleśniałe zboże, też jest tak do dupy troszkę. Ale jak widzimy, młyny tutaj rosną równo. Ktoś tutaj dostał poziom, to jak najbardziej. Ale ty masz dużo wody, popie. Co tam chcecie za handle międzynarodowe? Masz szczęście w mieście Schwerin, możesz nabyć za pół darmo transport. No dobra. Czyli jak to działało w sumie, to muszę tutaj do tego, co jest obok. To jest handel na... Tak, byśmy tutaj mogli, rozumiem, pohandlować? A, nawet nie mogę jeszcze tu handlować. Muszę wysłać kogoś na misję handlową. Dobra, to my jeszcze zrobimy w przyszłości. Gratulacje. O dobra, Kogut będzie miał dziecko. No i to jest dobra informacja. Dobra, panie Kogut, masz pan żonę, to wy będziecie może u rybaka pracowali na przykład. Dobra, dajcie mi kurde pracować, no. Zręcznego pana rolnika. Zatrudni tragarza. Pani Adalberta będzie tragarką tutaj. A, pani Adalberto będzie dobrą pani tragarką będzie. Dobra, czekajcie, zmniejszmy sobie, bo pani to sprzeda, jak już tam pani pójdzie. Nie, o, albo zostawiła w domu, albo już nie ma jednak krówek. Trzeba sprawdzić. Dobra, czekajcie. Odrzuć. Gdzie się najbardziej opyla wędzonego okońka sprzedawać? W Sankt Petri. Dobrze, to w Sankt Petri będziemy sprzedawać okońka. Najpierw my chcemy nie świnko bydło. Ta ryba śmierdzi. Tutaj bierzesz takiego okońka dwa razy. I później dodajemy, że w Sankt Peter. Tutaj sprzedajemy sobie tego okońka. Musimy jeszcze zaznaczyć, że ma być na minusku ten okoniek. Jest na minusku okoniek, jest na minusku. No i super. I zapisz. Nazwę jeszcze zmienimy. Okoń. Hasło okoń. Proszę bardzo, hasło okoń. Zatwierdź okoń, dobra. No i git. Jeszcze byśmy mogli tutaj zrobić rozszerzonko do pracownika. I tym pracownikiem zostanie nasz przyjaciel Kogut. Dobra. I oni tu robią okońki i wszystko jest pod kontrolą. Później jej się kupi tam jakąś lepszą rzecz, prawda? Tadeuszu. Bez uszu, chodź tu. Bo Tadeusz w sumie mógłby sprzedać te krówska, bo już trochę ich jest. Bij tutaj, Tadeusz. Mamy 40 krów ponad. Dobra. 45 krów. Najlepiej jest sprzedać właśnie w Sankt Petri. Yep. Dobra, ja to kojarzę, że to było chyba tutaj. Znaczy, no, racja jest taka, że możemy to wyłączyć. To wyłączyć. I tutaj mamy, no to ten Raceburgi, prawda? Tutaj są Jurgeny.
Tutaj sankty, znaczy tak jeszcze to mogę powyłączę. Jest handel na duże odległości, kość, a jest tu ratusz? Arsenał, port, szkoła, ratusz. No i tu jest ratusz, dobrze, jest ratusz. Sanki, sanki. Sank Mariento, nie? Mogo logo. Tu jakieś dudu dudu. Co tam się dzieje? A no, kliknąłem na coś. Stare miasto. Peryferia. Mili lili. Dziura w ścianie mnie nie interesuje. Tu. Więc Tadeuszku. Yes, sir. Dobra, Tadeusz, powinien tam cisnąć. Jest wolne stanowisko. Tragarz nie mógł ukończyć. Ale tu nie mogłeś ukończyć? Do młyna? No tutaj efektywność wypadałoby zwiększyć. Gdzie tutaj efektywność? Mamy hajsu trochę. Efektywność. Proszę zwiększyć mi efektywność. No cały hajs... No dobra, może cały to niekoniecznie, ale poszedł. Ale zwiększyliśmy efektywność. Dobrze, dobrze, dobrze. Pani tragarko, pani to w szybkość, no to też zręczność. No bo tu się opierdzielają, trzeba przyznać w takim wypadku. Mają robić pszeniczkę i nie robią, no. Znaczy robią, ale bardzo, bardzo powoli. No to tu będziemy teraz spamowali tylko tym, że o, ktoś dostał poziom, o, ktoś dostał poziom. Ty jesteś bez... A, bo ty zostajesz w tym kościele. Wyjdź stąd, uciekaj stąd. Uciekamy. Oh no. Dobra, byczku. Ty możesz kupować? Ty możesz. Może jak już tutaj jesteś, to coś kupisz, kurczę. Jakiś wózek na przyszłość kupimy? Możesz mieć wózek? Ale jeden. Ale ty nie możesz go mieć jako ten. No dobra. Masz wózek kupiony. Nasze dziecko piękne. Co to w ogóle jest? A, tu jest handel też na duże odległości tak zrobiony. No dobra. Gdzie my jesteśmy na tym świecie? Tu. Dobra. Mnie nie interesuje, co ty chcesz, a czego ty nie chcesz. Ty tam łowisz, łowią tu rybki. Zawiedzeni ludzie, ale łowią rybki. Wynik głosowania. A. Trucizna paraliżująca jest wbrew prawu. Zgodne z prawem upiorna mgła i kradzież kieszonkowa jest zgodna z prawem. No proszę, a kiedy my tam mieliśmy mieć? To w 24 będziemy mieli. No dobra. Sprawdzę w sumie, czy ktoś tam się zgłosił poza nami. To w Lubece, nie? A tutaj komuś się umarło? Ale są jacyś kandydaci niby. No tu tylko Tadeusz. To dobrze. Znaczy my ogólnie musimy wyższy poziom też zdobyć, bo na razie to tylko jedna osoba w rodzinie może siedzieć tam w ratuszu. Później to można jakoś zwiększyć, nie? A efektywność? Zręczność i inteligencja, tak? No to w zręczność idziemy, bo to zwiększa i efektywność, i szybkość. Zręczność widzę najciekawsza tak naprawdę. No i opierdziule, naprawdę zręczność dostajecie wszyscy w tym momencie. A tak smutno siedzą, nie? Smutno. A Tadeusz, ty już prawie dotarłeś. Sprzedajemy wszystkie krowy. Patrzcie na to. Widzicie to? Jesteśmy bogulami. W teorii Tadeusz mógłby teraz przekupić za praktycznie cały hajs, dostajemy 500 wpływu, tylko to jest... Tu jest 71%, 74%, 77%, 85%. Dobra, zaryzykuję. Gdzie to było 85%? Tu. Notariusza przekupimy. Czy to wpływa też na to, że nas bardziej lubi i wtedy chętnie na nas zagłosuje, to nie wiem. O,
Ale niech będzie, że... Poza tym to może być notariusz z innego ratusza. Dałem tego. Dobra, dawaj, Tadeusz. Normalnie w teorii wypadałoby je zapisać przed tym, no bo te pieniądze już jakby poszły, więc jak coś nie wyjdzie, no to pieniądze przepadły, ale już uznajmy, że nie będziemy takie nupki, że będziemy wczytywać, jak nie wyjdzie. To pojedziemy sobie z Tadeuszem sobie pojedziemy. Zobaczymy, tu ileś ludzi już narobiło Boty tu już są. Porażka! Oddało? Bo chyba nie oddało dlatego, że my go nie weszliśmy w interakcję z nim. Bo on jest tutaj chyba zajęty? To jest on? Mogę kliknąć na tę osobę tutaj? Gdzie mnie tu przeniosło? Nie. Ej, co robicie? Dobra. No to spróbujmy jeszcze raz. To był ten gościu? Był ten gościu. No nie możemy z nim, bo go tu nie ma tak naprawdę. On wszedł do budynku albo coś w tym stylu. Też tutaj niby go nie ma. Podejrzany. Ale to jest... Nas by interesował... Znaczy nie, nas... Chyba, jak to było? Te osoby chyba decydują o tym, czy ja zajmę stanowisko. Jakaś Ulrike. Cholera. Trzeba będzie ich zrobić, żeby mnie lubili. Żeby była większa szansa, żeby chcieli. Dobra, to na razie przekupowanie olejmy. Kurde, Tadeusz. Wybieraj, kurde, tu sędzie... Nie mogę? A, konkurencyjna dynastia tu musi być. No dobra. Czekajcie, bo byśmy mogli, no... Znaczy, zawsze można zalotami to załatwić, chyba. Spróbujmy zaloty ogarnąć z panią sędzią główną. Dobry. Dobra, ktoś tutaj dostał poziom, to pójdziemy w zręczność. Jak tam idzie sytuacja? Tutaj już mało cukrów, ten ma dużo w końcu na sprzedaż. No mówicie też, żeby zmniejszyć ilość w sklepie, bo i tak zalega. A to nie wiem, do 500 zmniejszmy. A tu możemy jeszcze ceny bardziej zmniejszyć ostatecznie. Na przykład. A i mówiliście, żeby zbudować stodołę. No to też zrobimy. Jak tutaj z efektywnością? Dobra, jeszcze zwiększmy efektywność. Stan budynku... To jeszcze chyba nie trzeba, chociaż to podnosi o 100. To nie jest jakby... Nie, to chyba będzie po prostu trzeba w pewnym momencie nam powie, że musimy naprawić. Chyba tak jakoś było. Chyba Tadeusz. Musimy się upewnić, że dostaniesz to stanowisko. Tu się widzę, straszne rzeczy dzieją. Osobiście nie jestem fanem śnieżycy w tej grze, bo jest głośno jak cholera i to... Nic pozytywnego nie wnosi śnieżyca w tej grze. Żadne efekty audiowizualne nie powstają, które by mi się podobały w tym wszystkim. Więc mogłoby równie dobrze jej nie być. Może da się wyłączyć, albo jest jakiś mod wyłączający śnieżycę, ale już... Nie będziemy grzebać i sprawdzać. Tam jakie w ogóle dziwne wejście, nie? Ja nie gram? Nie, nie gram chyba na tej mapie, na jakimś filmie. Nie kojarzę. Raczej nie, bo... O dobra, pozwól mi kochać cię całą wiecznie. Śnię o miłości do ciebie. O to. Te konie. Dobra. Pani sędzio. Bo tam później coś tam... Można coś jej tam pogadać, żeby... Ale nie wiem, czy to nie działa tylko na boty z... No na boty, czyli takie z innych dynastii. Żeby ona tam jakoś nam pomogła. 66%, no spróbujmy. Tam Klara nie musi nic wiedzieć. Wie, jak wszystko mu wychodzi, patrzcie go. To jest chyba... Wykorzystaj kontakty. No to zara. 80%. Tu mamy. Pierwsze piękna i mądrości.
Dobra, zadowolona. Rozpocznij romans. 70%, dawaj. 71. Czyż nie byłoby ekscytujące dzielić mały sekret? O, dzielenie z tego mojego sekretu byłoby ekscytujące. Mamy romans i możemy wykorzystać kontakty. Ale tylko 56%. O ty śmierdzielu. Śmierdzielu. Czemu śmierdzielu? Nie wiem, czemu śmierdzielu. Jesteśmy drogocennym klejnotem. Pyk. Panie Tadeuszu, dobra, no trochę popróbujemy jeszcze. Bo ja chcę te kontakty. Dobra, i teraz 69, no to spróbujmy. Nie wiem, czy to też nie daje wpływu, chociaż tam nie było nic napisane. Sukces. Znaczy to wtedy ona traci wpływy, my dostajemy, ale czy to jakoś pomaga? Posiadanie kochanka w wyższym urzędzie i na wysokim stanowisku może zwiększyć twoje wpływy, no ale to tyle. A szepnij o nas dobre słówko. Może się przyda też, żeby tam inne osoby decyzyjne wybrały nas na stanowisko. 3 lata były szeptane te dobre słówka normalnie. Dobra. Pan Adam zostanie kobietą tutaj, która jest mało inteligentna. Albo jest urodzonym wojownikiem. Dobra. No to mamy Adama. Było szeptane. O, może styknie, nie? Teraz w teorii. Ta muzyczka. Tu są same kobiety, więc w teorii teraz tą byśmy mogli tam spróbować wycimcirimciować. Idź tam do niej. Dobra, w międzyczasie patrzymy. Klara nic nie robi, czyli tutaj jest problem z pszenicą. Chociaż no mamy dużo mąki też na sprzedaż, chyba żebyśmy coś... Jaka muzyka naprawdę tutaj. A... Dobra, ale w sumie mam tyle hajsu, że mógłbym wydać na agronoma 3. Bo to nam da owce, wełnę. I czekaj, to czy... Za 3000. No dobra, ale już jesteśmy bliżej niż dalej. Więc teraz na to pozbierałem poziom, żeby to ulepszyć. No w sumie tutaj pewnie macie tyle pszenicy. Nie, nie macie tak dużo tej pszenicy. Bo wy te krówki ciągle kwi-kwi robicie. Dobra, ale wy możecie dostać zręczność. Dobra, Tadeusz Bulwiasty jedzie. O której tam będą rzeczy się działy? O 7, kurczę. A czemu ty nic nie robisz? 2 o'clock in the morning and all is well. Znaczy wy jesteście po pracy, to was to nie powinno pokazywać tak naprawdę. A, ty masz już 10 lat, panie Płaski. Idź do domu. Przypiszemy cię. Chociaż jesteś płaski, no to... Poluj na szczury. Mamy już panią Oksi. Też może polować na szczury. Przeprosić sąsiadów zawsze można by było. Jak tam Tadeuszu? O. Rozmawiajmy dalej. Dobra, 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 dobra. Kurde, ale taka muzyczka, jakby się nie wiadomo co działo, nie? Dobra, 82%. O, dobrze, dobrze. Wszystko jej się podoba. Ja będę miał pełno kochanek. Na pewno mi się podoba. Co ty masz na głowie, kobieto? Nie wyszło. To buzi tym bardziej. Chociaż... A nie, dobra. Buzi by nie wyszło. Poczekaj, kobieto. Ja, nie, jak chciał uciec, kurde. Dobra, to się jej podoba. Dobra, zaryzykuję buzi za 53%. Udało się. Grzanki są pyszne, no. Byczku? Byczku, masz ty kurde rację. Ja mogę mieć kilka romansów, nie? Co to komu przeszkadza? Dobra. Rozpocznij romans.
72%. Pozwól mi kochać cię potajemnie, a będę ci wiernie służyć. O, ta raz, taki Tadeusz się pojawił. I zadowolony. Co tu jakaś Hedwig, co dała? No nie, zamroczenie, minus 3 charyzma. Ja pierdziule, jaka baba. Poproś o przysługę. 64 tylko? Ale spróbuj mimo wszystko. Już nam uciekła ta koleżanka, ale tu się zatrzymała na szczęście. Bo z kimś gada. Coś, nie czytałem, ale coś tam było sobie o tym, że pieniędzy potrzebuje. Ja się baby tej boję w tym momencie. Tu coś było gadane o pieniądzach, a nagle ta kobieta umarła tutaj. Ja się boję. Tego jeszcze nie mogę robić. No, weź tam jeszcze z nią zagadaj. Kogucie. O nie, porażka? Masakra. Kurde, było coś lepszego. Jak miło. Dobra. Ja bym jeszcze tylko to chciał, ale to trochę zajmie. No dobra. No to mamy dwie kochanki wśród tych, które będą raczej na nas głosować. Więc... Tak, bo to w sumie tu jest napisane, kto się głosuje, Lutelku. No to te dwie mnie lubią. Wybory dobiegły końca. You are expected. To chyba musimy iść na... A nie, respected. Wiem, że expected. To nie, to będzie później. Dobra, Tadeusz, to ty do Lubeki ciśnij, bo my nie jesteśmy raczej w Lubece. A nie, jesteśmy w Lubece. I gdzie tu jest ten ratusz? Tu jest tak ukryty ten ratusz, że myślałem, że to jest, wiecie, jeden model zamku jakiegoś tam. A tutaj ukryty w tym jest ratusz. Dobra, to Tadeusz może równie dobrze już tutaj poczekać. On już sprzedał krowy, nie? Jak se muzyka stwierdziła, że się wyłączy? Dobra, kogut. Bo ty musisz zrobić ze swoją żoną różne rzeczy. Tylko, że żona teraz akurat ciśnie. A, mieliśmy sprzedać. Dobra, kogut, nieważne. Wracaj do roboty. Ja teraz popilnuję... Wyrzuć członka drużyny. Ja teraz popilnuję, żeby ona sprzedała przy okazji swoją maskę. Bo potrzebuję pieniędzy, nie? Tu się dało przekupywać? Kurczę, w drugim gildzie dało się przekupywać podczas głosowań, ale czy tu się da, to nie pamiętam, mówiąc szczerze. Zobaczymy. Dobra, więc trochę ją teraz popilnujemy. Jakiś Arnold tam biega. Więc trochę ją popilnujemy. Co ty tu masz? Mianuj lewą ręką, mianuj prawą ręką. No to możemy mieć tylko lewą i prawą rękę, wyobraźcie wy sobie. Ona powiem do miasta ha wbiega, nie? Padam z nóg. Życie polega na padaniu z nóg. Musimy więcej punktów wpływu ogarnąć. No, nie wyszło przekupywanie. Nos mnie spędzi. To są złe informacje. Dobra. Jest wolne stanowisko. O. Wygrała kandydatura. Kurczę, nie śledziłem, bo to można było śledzić w sumie, jak tam gadają ze sobą, kto to ma być. No dobra. To wybrali Tadeusza Bulwiastego w każdym razie. I mamy teraz notariusza, czyli dostaniemy 500 hajsu i 85 tych wpływów. I teraz... Do 30. Tak, przez 4 rundy ja tutaj jestem teraz pan i władca. To jest spoko, spoko. Jestem notariusz tylko, nie? I ja tam mogę... Boże, jak to się robiło? Wniosek o zmianę prawa miejskiego. A, wandalizm, włam się do budynku, okradnij postać, śmierdząca bomba, połam kości. Znaczy no... Jakbyśmy chcieli się bawić w złe rzeczy, no to można zawsze coś postarać się zrobić, żeby przeforsować, ale to już się bardziej opłaca, jak na przykład mamy dwie osoby w jednym miejscu, nie? Dwie osoby z rodziny, no to wtedy będzie tak, jak chcemy. No ale git, no to mamy chociaż notariusza Tadeusza, musiałby się ubrać odpowiednio, on już nie jest byle kto. Natomiast ty, koleżanko, jak tu jesteś, sprzedaj mi ten mroczny talizman. Sprzedaj go. Sprzedaj tę machę.
Nie, sprzedaj. Pieniądze będą. A, bo to jest cały twój strój, no dobra. I sztylet co daje? No, sztylet co zostaw. To byśmy musieli ci na szybko coś kupić. Bo to sprzedam za ile? Za 1000... O Jezu, to tylko 1400. A to w jakimś Monka Lanka Lanka za 1800 byśmy sprzedali. Sprawdźmy chociaż... odzienie. No dobra, kup se to. Nie, jedno. Dobra. A to se sprzedamy w jakimś... Dobra, już będę burżuj stwierdzić, że 400 mi nie robi. Sprzedaj tutaj. No i pani już od razu wygląda jak typowa pracownica. Jaka malutka w ogóle, nie? Co tu się... A nie, bo wy jesteście niby na koniach. No dobra. Ona pracuje, mam nadzieję. O, a tutaj Gilbercik też lata. Siema, Gilbert. A, i dziecko miało wóz. Dziecko. Które dziecko? Już się... Jest taki moment, że czasami można spowolnić grę, bo tu już tyle mamy teraz do roboty. Dobra, no to ty... Tu nic nie zrobisz ciekawego. Nowy tytuł. 6400 i 400. No dobra, panie notariuszu, idziemy panu ubrać coś lepszego. Gdzie tu jest jakieś targowicho? Już w mieście tu będzie drogo. Co taki notariusz powinien nosić? No to jeszcze nie jest jakiś super bogol, ale coś mógłby nosić, nie? Sojusznicze miasto wyrusza na wojnę, okej. Więc coraz bliżej jesteśmy, no bo tutaj... No burmistrz, starosta, skarbnik, nie? No to trzeba się piąć do góry. My w teorii teraz moglibyśmy się ubiegać o to, ale nie wiem, czy to nie jest potrzebne... Tak, Patrycjusz jest potrzebny? A, no dobra. Okej. Dobra, jesteś tu? To łóżku. O, ty co masz? Ty masz jakąś tam solidną odzież, którą sprzedalibyśmy za nic? Twoje ubranko jest za nic? My jesteśmy kto? My jesteśmy wolny Nie, my jesteśmy obywatel. Odzienie znakomitej jakości. O, premia do targowania się. No niby drogie. Ale dobra, kupmy mu. O. Czekajcie, bo jeszcze mogę jakąś czapkę? Czy nie? Czy tu nie ma po prostu? No bo jest taka czapka, ale coś jakieś by... Czy tu jest jakby całość? Pokażcie się. Nie, to jest jako całość. No Tadeuszku, zrobimy ci zdjęcie przed... Tutaj, przed bramą, o. A ktoś by siedział w tych klateczkach? No idea. Kto tam chce gildę kupców? O, karawana na duży międzynarodowy rynek handlowy. Dobra, Tadeuszku. Piękny Tadeuszku, ustaw się może w środku. O, tutaj przed jakimś pomnikiem sobie stanie. Tadeuszek, patrzcie jaki piękny. W sumie to nawet konia byś mógł sobie zdjąć. Jak ci mogę zdjąć konia? Mogę go tu wrzucić? Mogę. I Tadeusz jest coraz wolniejszy, ale jaki ładny. Patrzcie, jaki Tadeusz. Tak se zrobimy. Szkoda, że nie mogę bardziej podnieść kamery. Ciemno tu trochę, chodź Tadeusz. Musimy się ładnie ustawić gdzieś. Tutaj brzydko. Dobra, chodź Tadeusz. Staniesz mi tutaj jednak. Przyda się taki ładny Tadeusz na miniaturkę. Piękny, nie uważacie? Tadeusz, spójrz. No piękny Tadeusz, widzieliście jakiegoś piękniejszego Tadeusza? Widać od razu, że to nie jest byle kto. Zaczynał z czym? Kurde, z jakimi... Halo, Alpha. Z jakimi głupotami? Tak, sprzedawał tam jakie cukry. Znaczy nawet nie cukry. Dobra, Tadeusz, ogarnąłeś temat. Wracaj do żony. Może jeszcze jakiego dzieciora zrobimy. A Kogut...
Czy twoja żona już tu wróciła? Wracasz. No dobra. Jesteś blisko. Chodź tutaj. I Kogut, wy też musicie zrobić nowe dziecko. It's time for nowe dziecko. Buzi, buzi. A później pozbieramy hajsy na ulepszenia do budynku. Dzień dobry, panie Gilbert. Dobra, było buzi, buzi. To teraz tańce, hulańce i robimy kolejne dziecko. Darmowa siła robocza jest nam potrzebna. Piękne te tańce, nie uważacie? Mam nadzieję, że uważacie, że to są piękne tańce. Dobra, i teraz cimci rymci. No, dom w końcu im kupimy w mieście, ale no to kiedyś. Tam się przeniesiemy też z jakimiś biznesami. Ale to w tej Lubece będziemy siedzieli, nie? Już nie będziemy do Hamburgów się przenosić. Chociaż jak rozumiem, jakbym postawił dom w Hamburgu, to wtedy ratusz w Hamburgu by mnie obowiązywał, jeśli chodzi o robotę. To w teorii byśmy chyba mogli tak zrobić, że jedni mieszkają w Lubece, drudzy w Hamburgu i część by rządziła w Hamburgu, a część w Lubece na przykład, nie? Deklery jakieś zdobywają tytuły, deklery, flyery. Flyery? Mogą być flyery. No dobra, tu też jest trochę mąki. I mieliśmy tę stodołę zrobić. A czy ja mogę? To wieś? Gdzie jest stodoła? Am stupid? A jest stodoła, 2,5 kosztuje. Można zbudować na wsi. A, ja nie mogę więcej Co? Przecież... Naprawdę nie mogę więcej budynków? No dobra. Może ulepszenie budynku... Ale mnie nie ulepszyłem ostatecznie. Dziwne, ale okej. A niech będzie, to trzeba zebrać na poziom. Tadeuszu. Chodź, Klara. Z Tadeuszem jeszcze spróbujecie, chociaż jakieś... Dobrze. Tadeuszu, poczekaj, nie ma tu jakichś specyfików na płodność? Istnieje coś takiego w grze, jak się nie mylę. Może nie być w tym. Poszukamy. To będzie tu. Szybciej chodzić i biegać. Perfumy wpływają na płodność. Nie, co to by mogło wpływać na tu jakieś wonie? Nie. Jakaś mikstura. O, zwiększa płodność. Nie stać mnie, żeby ją kupić. No byłoby mnie w Sankt Marien stać. Dobra, wiesz co? Klara, wracaj do roboty na razie. My do Sankt Marien pociśniemy. Już mi się kamera psuje. Tu. Nie, ja chcę tu. Dobra. Spodziewałem się potomstwa. Dobra. Do roboty. Ty ogólnie dostaniesz, no, zręczność. I tu ktoś jeszcze siedzi. Alberta, do roboty. Dobra. Jak tam idzie sprzedawania rybciów? No, naturalna mąka jest super. Świnko, bydło... Ale to nie patrzy na to, że Tadeusz wziął i sprzedał krowy ostatecznie. Nie patrzmy na nich może. Bo no, to tylko patrzy chyba na to, że w sklepie sprzedaliśmy krowy. Więc... No pewnie jakby tragarz, co on poszedł sprzedać, to okej, ale my wzięliśmy Tadeusza i on sprzedał. A wiadomo, im dłużej będzie, to tam... Będzie dobrze. Ta ryba śmierdzi, już zarobiła. Nie najgorsze pieniądze. Więc idzie dobrze. Idzie ku lepszemu. Tylko hajsy zabrakło. Jak tutaj sytuacja?
Ja wiem, że w końcu wypadałoby te drzemy zacząć robić, bo cukier już podejrzewam, że... Gdzie my sprzedajemy cukier? A, tu? Chyba tak, nie? Czekajcie, sprawdźmy, gdzie ona sprzedaje cukier. Już nie pamiętam. Trzeba sprawdzić, jaka tam jest cena. Wyniki głosowania. Napisz pamflet, jest wbrew prawu od teraz. I wpłyń na opinię publiczną. Dobra. Tutaj ty ciśniesz? Tak, ona tam ciśnie. Co ona tam ma? Cukry, nie? Gdzie te cukry? To będzie jako półprodukty. Też nie wiem, czy... Tak, ona tutaj za 48, to tu się w ogóle już nie opyla. Więc trzeba będzie ci zmienić trasę tych cukrów na St. Pauli. Dobra. Mogę ci tutaj? Nie, to ja muszę raczej wrócić się. Do twojej starej ziemi. Twoja stara ziemia. Pani Trud... A, i dziecko ma cały czas wóz. Twoje stare miasto lubi cukier. St. Pauli teraz lubi cukier. Tam masz się cukrzyć teraz, kobieto. Dobra. I co chciałem, dziecko, więc nie, Tadeusz. Tadeusz, jak już tu jesteś. Już zapomniałem, po co ja go tutaj przywiałem. A, i nalewki. Mikstura doktora Faustusa. Kup se jedną. Dobra, i teraz do żony. Chodź tu. Tadeusz. Będziemy jeszcze próbowali zrobić tutaj najważniejszego potomka, Tadeuszowego. Możliwe, że ostatniego już. Ile ty, Klara, masz lat? 44. No tutaj już jest to troszkę młodszy, ale mimo wszystko. Dobra, no ważne, że już nam się rozwiąże. Trzeba będzie też im dom postawić. Mówię, możemy porozdzielać rodziny. Jedną zostawić tutaj na wsi, a tam niektórych wysłać do miasta. Na przykład, i tam już zaczniemy coś nimi lepszego robić, nie? W ogóle jak tu sytuacja? No jest trochę krówek, ewentualnie mógłbym tragarza zatrudnić, który by... Nie, dziecko. Dziecko zatrudnić, co? Które dziecko miało... A właśnie. No ale nie, kurczę, tamta gdzieś sprzedała te świnie. Mamy szczura, no mamy wóz. Dobra, Tadeusz ogarnie ten wóz. Musimy poczekać, aż on wróci. I wtedy coś się zrobi. Ile ludzi w ogóle na cmentarzu tam wydobywa, nie? Chamstwo. Ktoś tu umarł. No, współczujemy. Dobra, Tadeusz. Klara do Tadeusza, szybciutko. Najpierw buzi. Jak idziesz, Klara? Biegnie Klara. Będzie buzi i później spróbujemy zrobić różne rzeczy. Dobra. I czekaj. Teraz tańce, wtedy Tadeusz wypije eliksir. Co ja mogłem kupić dwa dla niej też, nie? Dobra. Teraz jak to się używało? Nie, to tu się używało przedmiotów. Tu muszę. Wypij eliksir. Gul. Ile tam procenty? 100% płodność. No zobaczymy. Zatwierdzamy. O, siedźcie tam. Ja czy mogę w tym samym czasie wysłać koguta, żeby ze swoją żoną tam szli do góry? Ile tam się ludzi pomieści u góry? W sensie sprawdziłem, co to za głosowanie, ale nieistotne. A zobaczymy, co to z tego będzie, nie? Jak tam nam idzie sprzedaż? Trochę zwiększmy prędkość może. No mamy dużo okońków, więc tej pani by się przydało chyba.
tej pani by się przydał wóz, więc ona może niech pobiegnie do domu. Tylko, że ona teraz ciśnie z okoniami? Nie. Bo ona tu ciśnie. Dobra, wbiegnie mi tu do chałupy. Spodziewa się dziecka! Klara i Tadeusz spodziewają się potomstwa. Widzicie? Płodność jeszcze dała radę. Dobra, Klara. Do roboty. Tadeusz, ty będziesz sprzedawał bydło, ale to już nie dziś, moi drodzy. Jeśli ten materiał z Tadeuszem wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!